i doprowadzamy do rozwodów. Takie są kobiety. Tak czy inaczej, nie da się ukryć, że kobiecy charakter jest bardzo skomplikowany. Dlatego już Aleksander Fredro napisał: z kobietą nie ma żartu. W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie. Co zrobi, nikt nie wie. Ależ absolutnie nie tak bardzo. Chodzi tylko o to, że kobiety wiedzą. Po prostu wiedzą. Nawet jeśli nie wiedzą, to i tak wiedzą, a mężczyźni tego w ogóle nie rozumieją. Bo oni tego nie wiedzą, a kobiety tak. No tak, no tak. I dlatego 80% kobiet pyta o rzeczy, na które zna już odpowiedź. Oczywiście. Jeżeli kobieta pyta, to znaczy, że ona już wie. Dlatego mężczyźni powinni się od razu przyznawać do błędów, nawet zanim je popełnią. Kobiety wypowiadają dziennie około 20 tysięcy słów. Przeciętnie, czyli te najbardziej gadatliwe, muszą nadawać właściwie przez cały czas. Dla porównania, przeciętny mężczyzna używa tylko 7 tysięcy słów na dzień. Jak można być takim milczkiem? Kobiety, czy wiedzieliście panowie, że kobieta może osiągnąć stan maksymalnego uniesienia podczas pocałunku? Mam to tylko jedno w głowach. A wiedzieliście, że kobieta uśmiecha się w ciągu dnia średnio 62 razy, a mężczyzna zaledwie 8? Pewnie dlatego, że stan uniesienia u kobiet trwa średnio 4-krotnie dłużej niż u mężczyzn. Tylko pamiętajcie, panowie, że ponad 48% kobiet udaje... Może zmieńmy temat. Kobiety są stworzeniami o wiele bardziej wyrozumiałymi i zajętymi niż mężczyźni. Według statystyk w ciągu swojego życia przez cały jeden rok zastanawiają się, co na siebie włożyć. No nic dziwnego. W sumie nic dziwnego, skoro przez 2 lata biegają po sklepach, żeby uzupełnić czymś garderobę, 6 razy dziennie myślą o swoim wyglądzie, a na spoglądanie w lustro poświęcają 5 dni w roku. Bo przyznacie, panie, że jak pech, to pech. Nie dość, że nie mamy co na siebie włożyć, to jeszcze szafa się nie domyka. A poza tym to wszystko dla was, panowie. Tak, gdyby kobiety ubierały się tylko dla jednego mężczyzny, na pewno nie trwałoby to tak długo. Musicie nam to wybaczyć, bo jesteśmy cudowne, mądre, piękne, inteligentne, a przede wszystkim jakżeż skromne. I musimy z tym jakoś żyć. Oj, tak, tak. Była dobra, święta, do dziś płacę alimenta. Andrzej! Żartowałem! Jesteście naszym największym skarbem. Świetnie, skarby zakopuje się w ziemi. Nie, to nie tak. Jesteście dla nas jak słońce. Nie wytrzymam, na słońce nie można patrzeć. No nie wytrzymam. Nie no, my was po prostu kochamy. Ale patrzycie na nasz wygląd. Przez was nie jemy. Popadamy w depresję, w anoreksję i przez 17 lat życia testujemy różne diety. Nic bardziej mylnego, bzdura. Wiesz, co mówi facet, który porzuca chudą żonę? Nie wiem. Kości zostały rzucone. Proszę się nie obrazić. Nie obrażam. Drogie panie, czy my się kiedyś obrażamy? My się nigdy nie obrażamy, my tylko zapamiętujemy. Poza tym kobieta jest tak wspaniałomyślną istotą, że potrafi wybaczyć mężczyźnie, nawet jeśli to nie jego wina. Ale nie będziemy się dłużej przekomarzać. I przejdziemy do kolejnego punktu programu w myśl zasady. Kim jesteśmy? Kobietami. Czego chcemy? Nie wiemy. Kiedy to chcemy? Natychmiast! I dlatego już za chwilkę specjalnie dla państwa na tej scenie